Znajdujemy się w Sołenorze. Jak słychać, cały czas trwają walki. Miasto jest ostrzeliwane rakietami Grad, bronią strzelecką. Generalnie nie ma tutaj bezpiecznych miejsc. A na sprawie znewolenia, okej? Pomóż się mówi? Nie? Dziękuję. Normalnie. Wsze budę dobre, bratik. Wszystko będzie dobrze. Wsze budę dobre. Widać już te... A. Jak po skosie chyba, nie? Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Jeszcze troszkę. No, już jest. Dawaj, dawaj. Dobra. Jest, siedzi? Od 2014 roku, pierwszy raz 2014-2015 rok pojawiłem się na Ukrainie na froncie. Moja praca w Ukrainie jest pracą, która odbywa się na zasadzie wolontariatu, jest pracą ochotniczą. Jako medyk pola walki razem ze swoimi ludźmi ratujemy ludzi na pierwszej linii. To znaczy naszym zadaniem jest wyciągnąć żołnierza spod ognia, udzielić mu podstawowej opieki medycznej, zadbać o to, żeby się nie wykrwawił, usunąć dysfunkcję układu oddechowego, udrożnić drogi oddechowe i wywieźć go w miejsce względnie bezpieczne, gdzie czekają na niego karetki pogotowia. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy takimi medykami pierwszego kontaktu dla rannych żołnierzy. Jesteśmy małym zespołem, na chwilę obecną pracujemy na miejscu z zespołem trzyosobowym, który się rotuje. Ja bardzo bałem się tego momentu próby. Ja bardzo bałem się sytuacji, w której pierwszy raz znajdę się pod ostrzałem, pierwszy raz będę miał tego rannego z poważnymi ranami. I okazało się, że zachowałem zimną krew, okazało się, że wiedziałem, jak się zachować. Okazało się, że pomimo strachu udało się go na tyle skutecznie kontrolować, by go przekuć w umiejętność logicznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji. Właści pod Chersoniem, po siedzeniu w okopach 500 metrów od Rosjan. Ostatnio jest trochę rozmów i w zagranicznych mediach. To jest wielki festiwal wyrzeczeń. My musimy przede wszystkim stanąć twarzą w twarz z naszymi rodzinami, które boją się, że stracimy życie. My ich nie oszukujemy i mówimy, że tak, że może się to zdarzyć. Męża, żonie, syna, matce, to chyba cieszy najbardziej. Jesteśmy na tyle mocno zmotywowani i to, co tam widzimy na Ukrainie, sens tej pomocy, czy te zbrodnie, które widzimy na własne oczy, skutecznie nas motywują do tego, żeby mimo wszystkiego jednak tam pracować i działać. A w międzyczasie był też Irak, była też Syria, gdzie wspieraliśmy Kurdów walczących z państwem islamskim. I staramy się konsekwentnie, pomimo tego, że... Nawet jeżeli jesz czerstwy kawałek chleba, to powinieneś się cieszyć, bo po pierwsze masz co zjeść, po drugie masz możliwość jedzenia, żyjesz. Gwiazdy świecą jaśniej po takich przeżyciach, bo możesz na nie patrzeć. W ogóle sam fakt, że możesz wyjść na zewnątrz i patrzeć w gwiazdy, świadczy o tym, że nie ma dronów w powietrzu, że nie działa artyleria, możesz oddychać świeżym powietrzem. Bycie tam sprawia, że człowiek dostrzega rzeczy i małe szczęścia, których normalnie by nie dostrzegał. Na pewno ciężko było zaakceptować, że nie wszystkim się pomoże. Nasze rodziny nie będą miały odszkodowań, bo my to robimy całkowicie wolontarystycznie. I gdzie się wie już na dzień dobry, że nie uda się pomóc tej osobie. A jeśli chodzi o na przykład jakieś takie miejsca w Ukrainie w ostatnich paru... W Ukrainie sens tej pomocy, czy te zbrodnie, które widzimy na własne oczy,